rzucimy sobie okiem na Vitocrossa Lasto. Model już sprzed kilku lat, natomiast do dzisiaj znajduje się w sprzedaży. Jak zobaczysz później dalej, bardzo podobny do kotła, który możesz mieć w domu, natomiast wszystko jest troszeczkę po prostu większe. Więc do dzieła. Najpierw otworzymy obudowę. W środku ukaże nam się palnik. Armatura, tak jak w starych, albo w zasadzie w starszych nieco Vitodensach 200, tylko w większym wydaniu. Wentylator nadmuchowy, transfer zapłonowy dokładnie taki sam jak w kotłach wiszących, w obecnie prawie wszystkich. Elektrody zapłonowe, elektroda jonizacyjna, czyli sonda lambda. Jedynie co przychodzi w takim kotle to czujnik ciśnienia w komorze spalania na wypadek wybuchowego zapłonu albo braku ciągu kominowego. On wyłączy pracę kotła. Mózgiem tego urządzenia jest nieco starszy już Vitotronic 200. Bardzo podobne urządzenie, jak było montowane przez kilka generacji tak naprawdę Vitodensów 200. I on wylądował tak naprawdę we wszystkich urządzeniach, w pompach ciepła. Panel jest dokładnie taki sam, jest nieco inne oprogramowanie, nieco inna płyta główna, ale generalnie wszystko wygląda z zewnątrz tak samo. W zasadzie wyglądało, bo teraz już nawet pompy ciepła powoli przechodzą na generację E3, na platformę E3. Zupełnie inna, wszystko jest wtedy nowe, ale tutaj jest jeszcze po staremu, czyli tak zwany domek, temperatura żądana w środku, temperatura na zewnątrz. Te kotły bardzo często występują z regulatorami stałotemperaturowymi, jako w zasadzie grupy kotłów, czyli w kaskadzie tak zwanej, czyli kilka kotłów pracuje sobie na innym takim sterowniku prostszym, a jest tylko jeden nadrzędny. Ale nie będę tutaj Cię zanudzać szczegółami technicznymi. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda w środku. To do dzieła. Tak w tej chwili wygląda półnagi kocioł. Rozkręciłem sobie już zarówno wentylator, odłączyłem od palnika, tak i wyciągnąłem elektrody zapłonowe, jonizacyjną. Otworzyłem sobie zabezpieczenie wyczystki. No i pokażę Ci, jak to wygląda. Także nie wiem, czy to mi się uda zrobić jedną ręką, bo to troszeczkę waży. O. Ale ten model akurat jest tylko 160 kW, więc nie jest to aż tak ciężkie, chociaż myślę, że jakieś 7 kW waży ten rozebrany fragment. Także palnik jest bardzo, ale to bardzo podobny jak w Vitodensach. Tylko po prostu znacznie większy. No jest troszeczkę inna konstrukcja samej powierzchni rozpraszającej płomienie. Ale to taki tak naprawdę detal. A w środku? W środku też bardzo podobnie. Tylko tutaj nie mamy spiralnej wężownicy jak w Vitodensach. Tylko są takie segmenty łączone ze sobą. Im więcej segmentów, tym większa moc. Ale też mamy szczeliny. Też mamy stal nierdzewną, a w zasadzie kwasową. No i coś, czego w Vitodensach nie ma, bo tutaj spaliny wychodzą dołem, tak dla odmiany. I tam widać, że trochę brudu się zebrało. Czyli zasada jest taka, że po prostu wymiennik to są takie fragmenty. Jak w zasadzie widać zarys tu wokoło tego. No i między tymi fragmentami przepływają i spaliny, i skropliny. Skropliny idą syfonem do kanalizacji, a spaliny już kominem i na zewnątrz. Tu jeszcze jest turbina. Ten sam producent co w Vitodensach, tylko większy rozmiar. Tu dokładnie tak samo. Elektroda jonizacyjna, trochę większa niż w Vitodensach i zapłonowa,
a w zasadzie zapłonowo-jonizacyjna, bo ona też mierzy, czy powstał płomień. Do mnie czeka czyszczenie. I co? Myślę, że jeszcze pokażę Ci, jak on wygląda w całości, bo i tak jest to naprawdę kompaktowe urządzenie w porównaniu do mocy, bo stary kocioł olejowy, który tutaj stał o takiej samej mocy, był dwa razy większy. To tylko jeszcze ostatni rzut okiem na całość. I tu jak widać, poza moim kluczem, kocioł jest o połowę mniejszy od poprzednika olejowego starego typu. Z tyłu syfon, rura spalinowa od dołu, zawór bezpieczeństwa i manometr, to już rzeczy są osobne. No a popa została tak naprawdę stara, całość została stara, która była przed modernizacją. No to tyle. Wszystkiego dobrego.